Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w programie Nagroda Gwarantowana. Nazywam się Róża Kulma i jestem tu po to, żeby rozdawać wam mnóstwo pieniędzy. Mam nadzieję, że mi w tym pomożecie. Kochani, no nie czekajmy zbyt długo, zaczynajmy. Widzę już nagrodę 200 zł, a 200 zł oddam za rozwiązanie zagadki. Tutaj mamy takie różowe pantery, który obrazek różni się od pozostałych, tak brzmi polecenie. I mam nadzieję, że komuś szybciutko uda się rozwiązać tę zagadkę. 16 obrazków, a wśród nich jest jeden, który pozornie wydaje się być identyczny, a mimo to czymś się różni od tych pozostałych 15 obrazków. 200 zł zapłacę za podanie mi namiaru na ten obrazek. Nie musicie mi mówić, gdzie ta różnica występuje, po prostu potrzebne mi są namiary konkretne na obrazek, literka i cyferka. Kochani, to ja już czekam na pierwszego zwycięzcę, a w międzyczasie przypomnę zasady. Aby wziąć udział w moim programie, musisz mieć skończone 18 lat. Pamiętaj, jeśli chcesz wziąć udział w programie, musisz się zgłosić pod wskazane numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy trafić na otwartą linię. Jeśli twój telefon trafi na otwartą linię, zostaniesz automatycznie połączony na żywo ze studiem. Jeśli trafisz na otwartą linię i po połączeniu na żywo ze studiem udzielisz prawidłowej odpowiedzi, wygrywasz nagrodę. A regulamin możesz znaleźć na 366 stronie gazety Telewizji Polsat. Kochani, kto ma już jakiś pomysł? Który z tych obrazków różni się od pozostałych? Który jest inny? Te obrazki na pozór wyglądają wszystkie identycznie, ale jest jeden, w którym coś się różni. Jeśli już wiesz, który to obrazek, natychmiast wykręć jeden z moich numerów. Gwiazdka 7310 to jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego, albo 0704 304 310 jeśli dzwonisz z telefonu stacjonarnego. Od razu mówię, kolejna zagadka będzie o wiele trudniejsza, dlatego wykorzystajcie ten moment, kiedy jeszcze jest w miarę łatwo, kiedy można rozwiązać tę zagadkę, potem już będzie naprawdę o wiele trudniej. No moi drodzy, czy ktoś z was już wie, który z tych 16 obrazków różni się od pozostałych? Jeden obrazek jest troszeczkę inny i twoim zadaniem jest podać mi konkretne namiary na ten obrazek. Potrzebna mi literka i cyferka. Dzisiaj gramy same trudne zagadki. Następne będą jeszcze trudniejsze, więc ostrzegam już teraz, póki ta zagadka no jeszcze do tych najtrudniejszych nie należy, aczkolwiek do tych najłatwiejszych również nie. No ale 200 zł płacę za rozwiązanie tej zagadki, więc mam nadzieję, że nie będę musiała długo czekać. Takie pieniądze są warte chwili pomyślenia, zastanowienia się i jeśli już po tej chwili zastanowienia wiesz, jakie jest rozwiązanie, to natychmiast wykręć jeden z moich numerów i powiedz mi, który z tych obrazków różni się od pozostałych. Słuchajcie, ja wiem, że jest późno w nocy, nie ma wielu osób przed telewizorami, dlatego jeżeli już oglądasz mój program, wykorzystaj te szanse. Na pewno jesteś jedną z nielicznych osób, które w tym momencie oglądają ten program, a jeśli jeszcze znasz rozwiązanie, to myślę, że nie będziesz miał problemu z trafieniem na otwartą linię. Jeśli nie udało ci się trafić na tą otwartą linię za pierwszym razem, spróbuj po raz kolejny. Na pewno jeśli będziesz wytrwały, to ci się uda. 200 zł, czekaj, te 200 zł już teraz może trafić do twojej kieszeni. Ja myślę, że już powinny być pierwsze osoby, którym udało się rozwiązać tę zagadkę, które znalazły jeden obrazek różniący się od pozostałych. Ja też tak się przyglądam teraz tej zagadce, no i szukam rozwiązania, no ale przyznam się, że ja nie jestem najlepsza w tego typu zagadkach, a kolejne będą jeszcze trudniejsze. A może zróbmy tak, ponieważ już słyszę syreny, żebym mogła rozdać dzisiaj mnóstwo pieniędzy, tempo programu i rozwiązywania zagadek musi być błyskawiczne. Dlatego może w tym momencie proponuję ze wszystkimi osobami, którym udało się odnaleźć ten obrazek, wykręcamy wspólnie razem numer telefonu. Więc z telefonu komórkowego gwiazdka 7310, a z telefonu stacjonarnego 0704 304 310. Tylko te osoby, którym udało się odnaleźć rozwiązanie, które znają rozwiązanie, w tym momencie wykręcają numer do mojego studia i ja już czekam na kogoś, kto za moment poda mi rozwiązanie. Kto to będzie? Kto będzie moim pierwszym zwycięzcą? Kto zabierze 200 zł za pierwszą zagadkę? Mam nadzieję, że ta osoba już za moment właśnie tak będzie się cieszyła.
I ja również będę się cieszyła, kiedy w końcu będę mogła dzisiaj oddać pierwsze pieniądze. 200 zł do zabrania za tę zagadkę. Który z tych obrazków różni się od pozostałych? Za chwilę będzie jeszcze trudniej, sami zobaczycie, więc jeśli teraz nasze rozwiązanie, skorzystaj z tej chwili, skorzystaj z tej szansy, podaj mi rozwiązanie i zabieraj 200 zł. Na pozór te obrazki rzeczywiście wyglądają tak samo, ale jeden na pewno się różni. Nie musicie mi mówić, na czym polega różnica, wystarczy, że podacie mi cyfrę i liczbę, namiary na konkretny obrazek różniący się od pozostałych. Kto się zgłasza? Kto już widzi rozwiązanie? Która to będzie to literka i cyferka? Który to będzie obrazek? Która z tych różowych pan... O, halo, halo, z kim rozmawiam? Małgorzato. Witam, pani Małgorzato. Jakie jest rozwiązanie? D2. Jeszcze raz poproszę. D2. Doskonale, to jest prawidłowa odpowiedź. Gratuluję bardzo serdecznie. 200 zł trafia do pani. Fantastycznie, udało nam się w szybkim tempie rozwiązać pierwszą zagadkę, a my przechodzimy do kolejnej. Błyskawicznie przechodzimy do kolejnej. Już ta zagadka znika i poproszę o kolejną. Kolejna zagadka jest, jest, pojawiła się na ekranie. Hu, hu, hu. Kochani, no myślę, że w tym momencie jest o wiele trudniej. Ja poproszę może o reżyserkę o podwojenie stawki. 400 zł, 400 zł od tej pory za rozwiązanie tej zagadki, kolejnej już dzisiaj zagadki. Pierwsze pieniądze już oddałam, w tym momencie mamy drugą zagadkę. Polecenie brzmi tak samo. Który obrazek różni się od pozostałych? Jeden obrazek jest inny. I waszym zadaniem również jest podanie mi konkretnych namiarów na ten obrazek. Potrzebna mi literka i cyferka obrazka, który różni się od pozostałych. Który to będzie obrazek? Tym razem mamy Garfielda. No jak dla mnie te obrazki wszystkie są takie same, no ale na pewno jest jeden, który różni się od pozostałych. No i waszym zadaniem jest powiedzieć mi, który to obrazek. Czy znacie już rozwiązanie? No zdaję sobie sprawę, że jest trudniej, ale może jest jedna osoba taka bardzo szybka, bardzo spostrzegawcza, bystra, która już zna rozwiązanie. Jeśli tak, no to ja zapraszam tę osobę w tym momencie, bo teraz na pewno będzie miała o wiele większe szanse. Większość osób teraz pewnie się zastanawia, jeszcze myśli, kombinuje, który obrazek jest inny. A wiecie co, ja zrobię tak, dla tej pierwszej bystrej osoby, to rzucam jeszcze 200. Tak od razu, na teraz, na dzień dobry. 600 zł, a co? Zagadka nie należy do najłatwiejszych, dlatego 600 zł za jej rozwiązanie płacę już teraz, więc już teraz, w tym momencie, ta kasa 600 zł może trafić do twojej kieszeni, więc nie czekaj, tylko jeśli znasz rozwiązanie, wykręć jeden z moich numerów 0704-300-4310, to jeśli dzwonisz z telefonu stacjonarnego, albo gwiazdka 7310, jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego. Słuchajcie, na pewno nie ma nas wielu przed telewizorami, jest późno w nocy, zagadka jest dosyć trudna, więc jeśli już teraz jest osoba, która zna rozwiązanie, na pewno nie będzie miała problemów z trafieniem na otwartą linię i tej osobie, która zadzwoni tutaj i poda mi rozwiązanie głośno i wyraźnie w moim studiu, zapłacę 600 zł. Kto się zgłasza w takim razie? Kto będzie tym kolejnym zwycięzcą, który zgarnie naprawdę spore pieniądze? To jest 3 razy więcej niż płaciłam za poprzednią zagadkę, 600 zł. No i mam nadzieję, że nie będę musiała czekać długo na kogoś, kto poda mi rozwiązanie. A ja mam prośbę do reżyserki w tym momencie. Czy możemy na kilka sekund dosłownie pokazać te obrazki na pełnym ekranie? Czy jest taka możliwość? O, udało się. Kochani, tylko na kilka sekund. Tylko na kilka sekund dla osób, które chcą się dokładniej przyjrzeć. Teraz macie taką szansę, więc przyglądajcie się uważnie i ja już za moment. Ja cały czas tutaj jestem w studiu, cały czas słucham, cały czas mogę odebrać telefon od was. Jeśli tylko odnajdziesz te różnice, dzwoń do mnie natychmiast, masz 2 numery telefonów. Ja czekam na rozwiązanie i mam nadzieję, że nie będę musiała czekać długo. Teraz, kiedy macie możliwość przyjrzeć się tej zagadce z bliska, zapraszam bardzo serdecznie. Pani Małgosia przed chwilą rozwiązała tego typu zagadkę i wygrała 200 zł. Ale było łatwiej, słuchajcie. W tym momencie szczegół jest naprawdę mało widoczny. I nie wszyscy odgadną, który obrazek różni się od pozostałych. Nie wszyscy, tego jestem pewna.
ale może już jest jedna osoba, która widzi to rozwiązanie, więc ja zapraszam tę jedną osobę w tym momencie. 600 zł do wygrania, ja bardzo chętnie już bym teraz te pieniądze komuś oddała. No to wróciłam i już w tym momencie chciałabym usłyszeć telefon od kogoś, kto zna rozwiązanie. Kto zabiera 600 zł? Kto wie, który z tych obrazków jest inny? One rzeczywiście wyglądają identycznie. Dla mnie też. Ja też się tak cały czas przyglądam tej zagadce, ale jeden z nich na pewno różni się od pozostałych. To jest malutki szczegół. Nie wszyscy go zobaczą, no ale on jest. Jest i ja bym chciała już teraz poznać osobę, która zauważyła ten szczegół, która wie, który obrazek jest inny. Słuchajcie, za chwilę będą chyba jednak prostsze zagadki. Ta należy do tych z górnej półki, do tych najtrudniejszych. Jest naprawdę trudna. Jest naprawdę trudna, dlatego opłacę 600 zł. Kto zabiera te pieniądze? Myślę, że to jest godziwe wynagrodzenie dla osoby, której uda się odnaleźć ten jeden malutki szczegół na którymś z obrazków. 16 obrazków i jeden jest inny. Kto już widzi który? Kto już w tym momencie potrafi podać mi namiary na ten konkretny inny obrazek? No jeden na pewno się różni. Czy już ktoś z was wie, który to będzie obrazek? Słuchajcie, mi reżyserka nie chciała powiedzieć, jaka jest odpowiedź, bo bali się, że zacznę podpowiadać. Tak, ja bardzo lubię podpowiadać, bo bardzo lubię wam oddawać pieniądze, więc już staram się sama rozwiązać tę zagadkę, żeby może coś tam podpowiedzieć, no ale póki co no nie widzę. No to zadanie naprawdę nie należy do najłatwiejszych. A słuchajcie, nie mogę czekać dłużej. Kolejne zagadki czekają, kolejne pieniądze czekają. Zróbmy tak. Kto znalazł ten obrazek, ten znalazł, kto nie, to będzie miał szansę wykazać się przy kolejnych zagadkach. Ale ja nie mam już czasu i muszę kończyć tę zagadkę. To co, 10 chwil? 10 chwil i kończymy tę zagadkę. To jest tylko dla osób, które wypatrzyły ten jeden obrazek, które wypatrzyły ten jeden szczegół. 10. Tylko dla osób, którym udało się odnaleźć różnicę, które znają prawidłową odpowiedź. Inne niech poczekają, niech się wstrzymają. No już tylko 9 chwil. To rozwiąże tę zagadkę. Kto zabierze 600 zł? Jeśli ci się nie udało, no to trudno. Może uda ci się wykazać przy kolejnych zagadkach. Kolejne podejrzewam, że będą łatwiejsze. Ta zagadka należy do osób naprawdę spostrzegawczych, naprawdę dobrych graczy. No ale te osoby mają już tylko 8 chwil na zdobycie pieniędzy, na zdobycie 600 zł. Kto to będzie? Kto to będzie? Komu uda się rozwiązać tę zagadkę? No już niewiele czasu nam zostało, 7 chwil, a to jest naprawdę niewątpliwie trudna zagadka. Czas ucieka, moi drodzy. Tych chwil jest naprawdę coraz mniej, już tylko 6. Czy ktoś z was widzi rozwiązanie? Macie naprawdę niewiele czasu. Ten czas jest tylko dla osób, które widzą ten jeden obrazek różniący się od pozostałych i mogą podać mi na żywo tutaj w studiu namiary na ten obrazek. Czyli literkę i cyferkę. Nie musicie mi mówić, gdzie ta różnica występuje. Wystarczą mi namiary na konkretny obrazek różniący się od pozostałych. Słuchajcie, już tylko 5 chwil zostało. Czy ja w takim razie mogę poprosić reżyserkę o jeszcze dodatkowe pieniądze dla osoby, która naprawdę jest bardzo spostrzegawcza, bardzo bystra, która jest świetnym graczem i która ten jeden obrazek wypatrzyła? Poproszę jeszcze o 200, co? Dajmy 200 komuś bardzo spostrzegawczemu. No dobrze, 800 zł, 800 zł i tylko 5 chwil. I musimy kończyć tę zagadkę, przejdźmy do kolejnej. Ja na dzisiaj przygotowałam naprawdę bardzo dużo zagadek, dlatego już w tym momencie chciałabym skończyć z tą zagadką. Dlatego tych chwil macie coraz mniej, już tylko 4. Ale cały czas czekam na osoby, której udało się odnaleźć ten obrazek. Czy ktoś taki już jest? Dlaczego taki ktoś jeszcze nie zawitał do mojego studia? Chwil jest coraz mniej, czas ucieka. No sami widzicie, tylko 3 chwile nam zostały. 3 chwile, a ja ciągle nie wiem, który z tych obrazków różni się od pozostałych. A
który jest inny. Ale moi drodzy, szybciutko, czas ucieka. No to nie jest pora już na przyglądanie się, tylko na wykręcanie mojego numeru. 2 sekundy, więc dwie chwile tylko dla kogoś, kto zna już rozwiązanie. Czy jest ktoś taki, kto zabiera 800 zł? Wiem, że zagadka jest bardzo trudna i nie wszyscy widzą te różnice, nie wszyscy potrafią się z nią uporać. Dlatego też takie olbrzymie pieniądze, żeby wynagrodzić ten wysiłek, który musicie włożyć w rozwiązanie tej zagadki. Ostatnia chwila. Ostatni moment na podanie rozwiązania. I ostatni moment na zabranie takich pieniędzy. Szybciutko, 2 numery telefonów 0700 4300 410. Dzwonisz z telefonu stacjonarnego albo gwiazdka 7310 z telefonu komórkowego. Dobrze, kochani. W ciągu tej ostatniej chwili ja ryzykuję. I żądam od reżyserki pełnego 1000 zł. Poproszę 1000 zł za tak trudną zagadkę. 1000 zł, 1000 zł w ciągu ostatniej chwili. 1000 zł, kto zabiera te pieniądze? I? Ja nie szukam tłumów. Wiem, że większość osób nie znajdzie tej różnicy. Szukam jednej osoby, której się to udało. Ale teraz, w tym momencie muszę ją usłyszeć. Wśród tych 16 obrazków, zapewniam was, jest jeden, który różni się od pozostałych. Różni się od 15 innych. Kto już go zobaczył? Słuchajcie, ja nie wierzę w to, że nie ma nawet jednej osoby. Wiem, że jest to trudna zagadka, wiem, że jest późna pora, ale płacę 1000 zł. Słuchajcie, nawet mój kamerzysta tutaj widzi, tutaj zerka na te obrazki, stara się odnaleźć ten właściwy, ale chyba nie, chyba jeszcze nie wie. Czy jest jedna osoba? Czy jest ktoś, kto zauważył różnicę? Ktoś, kto zauważył obrazek z różnicą? Ja już powinnam zacząć grać kolejną zagadkę, jeżeli mamy utrzymać dobre tempo. Poprzednią rozwiązaliśmy bardzo szybko. Liczyłam na to, że tę również rozwiążemy dość szybko, chociaż no jest trudna. No ale kochani, to jest najwyższy czas. Ja dałam 10 chwil. Ja zwracam się teraz do pani Małgorzaty, która rozwiązała pierwszą zagadkę. Może pani Małgorzato, może pani tę zagadkę też rozwiąże? Jeśli tak, to zapraszam bardzo serdecznie. W moim programie można wygrywać kilkakrotnie. 1000 zł w tym momencie, to jest naprawdę bardzo dobra stawka. Zapraszam bardzo serdecznie. A może ktoś z was widzi tę różnicę? Widzi ten jeden obrazek, inny od pozostałych? Słuchajcie, no nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że nie ma nikogo. Czy ta zagadka jest za trudna na tę porę nocy? No jest trudna. Ja zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy znajdą ten jeden różniący się obrazek. No nie wszyscy, to nie jest zagadka, którą mogą rozwiązać wszyscy, ale chociaż jedna osoba jest mi potrzebna. Ale może rzeczywiście jest zbyt trudno. Gdzie jest mój zwycięzca? Kochani, bo już sama zaczynam się zastanawiać, co zrobić z tą zagadką, skoro nie usłyszałam jeszcze rozwiązania. Może rzeczywiście jest za trudna. No ale jedna osoba, chociaż jedna osoba.
Kochani, to jest ostatnia szansa, ja muszę usłyszeć rozwiązanie. Jeśli nie, to po prostu zdajmy tę zagadkę i to będzie oznaczało, że jest ona za trudna, że nikt nie potrafi sobie z nią poradzić o tej porze nocy. Bo ja nie chcę tracić więcej czasu na tę zagadkę, skoro możemy rozwiązać inne, łatwiejsze. A jeśli za mniejsze pieniądze, co prawda, ale no przynajmniej będę je rozdawać. Więc ostatnia szansa na rozwiązanie tej zagadki. Jeśli jest ktoś, kto widzi różnicę, to poproszę o telefon w tym momencie. I teraz rozwiążmy tę zagadkę tak, żebyśmy mogli przejść do kolejnej. Jeśli nie, no to trudno, no zagadka zostanie zdjęta. Szukam jednej osoby, nie szukam tłumów. Chcę usłyszeć jedną osobę, której udało się rozwiązać tę zagadkę. Która znalazła jeden obrazek, który różni się od pozostałych. No nie widzę różnicy, nie widzę tego obrazka, no ale ja nie jestem najlepsza w tego typu zagadkach, tym bardziej, że ta zagadka jest naprawdę trudna. No ale może jest jedna osoba, na takiego kogoś czekam, ale czekam już niedługo, nie będę czekała długo, to jest ostatnia chwila, sami widzicie, ostatnia szansa, sami widzicie ten napis. Słuchajcie, jeżeli jest jedna osoba, która zna rozwiązanie, która odnalazła ten jeden obrazek, jedna lub dwie, to te osoby muszą wykręcić razem ze mną któryś z moich numerów. Więc bierzemy telefony do ręki i wykręcamy z telefonu stacjonarnego 0704 304 310. Jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego, wówczas gwiazdka 7310. Jeżeli nie udało ci się trafić na otwartą linię za pierwszym razem, spróbuj raz jeszcze. Konkurencji dużej nie ma, bo ta zagadka jest bardzo trudna, jest bardzo późna pora w nocy, więc na pewno niewiele osób próbuje teraz na tę otwartą linię trafić. Dlatego masz bardzo duże szanse, żeby wygrać ten 1000 zł już teraz. Jeśli znasz rozwiązanie oczywiście. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy znają to rozwiązanie. Być może zna tylko jedna osoba. Więc ja teraz na tę jedną osobę czekam. Ale w tej chwili to jest ostatnia szansa. Już powinnam rozwiązać tę zagadkę. Kochani, czas biegnie. Gdzie jest mój zwycięzca? Jedna osoba jest mi potrzebna, która zgarnie 1000 zł i będziemy mogli przejść dalej. No nie jest łatwo, nie jest łatwo. Dlatego no zastanawiam się, czy ta zagadka nie jest za trudna. Ostatnia chwila dla kogoś, kto zna rozwiązanie. Co na to reżyserka? Reżyserka mówi, że chce zmieniać zagadkę. No ale jeśli oni zmienią tę zagadkę, no to zmienią ją najłatwiejszą i wówczas na pewno pieniądze również będą mniejsze. Ja mam taką propozycję do reżyserki. Czy jest szansa, żebyśmy mogli pokazać na przykład w wersji 9-obrazkowej albo 10? Na kilka sekund, na kilka chwil. Tylko dla osób, które teraz oglądają program i wykorzystają ten moment. Czy możemy pokazać 9 obrazków zamiast 16? Dobrze, tylko na 2 minuty. Dobrze, 2 minuty. I na te 2 minuty pokazujemy specjalnie dla was 9 obrazków. Wśród nich jest ten, który różni się od pozostałych. Jeżeli go tylko znajdziesz, natychmiast wykręć jeden z moich numerów i dzwoń. Nie mamy czasu. Czas, start. Słuchajcie, to są 2 minuty, gdzie macie
na powiększeniu nie 16 obrazków, ale 9. Wykorzystajcie ten moment. To jest tylko przez 2 minuty. Kto widzi, kto już zdążył zauważyć, wybieramy numer telefonu do studia. Konkurencji na pewno dużej nie ma. Ostatnia minuta, 15 sekund. Ostatnia minuta. Komu udało się zobaczyć? Czterdzieści sekund. Kochani, tylko przez 15 sekund widzicie 9 obrazków. Dobrze, ponieważ one się pojawiły teraz przed chwilą, no, nastąpiła pomyłka, więc ja poproszę jeszcze jedną minutkę. Ostatnia minutka. Pan technik nam chyba przysnął troszkę. Dobrze, za pomyłkę macie jeszcze jedną minutkę. Minutkę na obejrzenie obrazków 9. Wiecie co, to przez to, że nas tutaj pan technik trochę przysnął, ja w takim razie poproszę o 1500 zł na te 40 sekund. I pół minuty, 1500 zł do zabrania za podanie obrazka z różnicą. Kto go widzi? Piętnaście sekund. 1500 zł. I... Czy nikt nie znalazł różnicy? Czy nikt nie znalazł tego jednego obrazka? Czy mamy zmieniać zagadkę? Ostatnia szansa. Mieliście przed chwilą na ekranach zmniejszoną wersję tej zagadki. Było 9 obrazków, znowu jest 16. Kto wykorzystał ten moment? Szukam jednej osoby, ja naprawdę nie szukam tłumów. Ja wiem, że ta zagadka jest trudna i nie wszyscy odnajdą ten jeden obrazek z różnicą, ale jedna osoba, jednej osobie, chociaż powinno się to udać. Jeżeli jest w tym momencie jedna osoba, bądź dwie osoby, które znają odpowiedź, one muszą teraz wykręcić jeden z moich numerów. Teraz muszą trafić do mojego studia. Czasami nie udaje się za pierwszym razem trafić na otwartą linię, czasami trzeba wykręcić numer ponownie. Ostatnia szansa. Słuchajcie, no ja dalej nie widzę. Czy jest jedna osoba, która widzi, czy ja mam zmienić zagadkę? Być może ona jest za trudna, być może rzeczywiście nie ma nikogo, kto znalazł rozwiązanie. Czekam jeszcze tylko kilka sekund. No dosłownie na osobę, która
Wiem, ja czekam tylko na osobę, która zna rozwiązanie. Być może jest jedna taka osoba, na tę jedną osobę czekam i teraz chciałabym ją usłyszeć. Nie chcę w tym momencie zmieniać zagadki, bo to będzie oznaczało, że ktoś straci szansę na wygranie 1500 zł. Czy jest jedna osoba? Jedna. Jeśli tak, to ja proszę bardzo tę osobę w tym momencie, żeby wykręciła mój numer, bo za moment po prostu zmienimy tę zagadkę, jeśli ona jest rzeczywiście za trudna. Przejdziemy do tych łatwiejszych, prostszych, ale za mniejsze pieniądze na pewno. I... Jeszcze chwilę, dajcie mi jeszcze chwilę. Teraz mówię do reżyserki, bo oni się już niecierpliwią. Mówią, że zagadka jest za trudna, że nikt jej nie rozwiąże. Ale ja nie chcę w tym momencie tracić szansy na oddanie 1500. Kto widzi? Jedna osoba. Kochani, ja nie mogę czekać dłużej. No nie mogę czekać dłużej z tą zagadką. Powinnam ją zdjąć w tym momencie. Wiem, że jest trudna, ale szukam specjalisty. Być może jest taka osoba. No to byłoby niesprawiedliwe, jeśli teraz zdjęłabym tę zagadkę. Właśnie dla tej osoby. No ta je po prostu przyciągam jak mogę. Przyciągam jak mogę i mam nadzieję, że opłaci mi się to, że za moment oddam komuś 1500, ale nie mogę czekać długo. Teraz jedna osoba jest niepotrzebna. Kto już widzi? Reżyserka, proszę, wstrzymajcie się jeszcze chwileczkę z kolejną zagadką. Na pewno znajdzie się osoba, która odnalazła ten jeden obrazek. Jeszcze momencik. My powinniśmy zmienić tę zagadkę. Wiem, że powinniśmy, ale... No a jeśli jest taki ktoś, kto widzi różnicę? No szkoda zmieniać w takim momencie, jeśli ta zagadka jest tyle z nami tutaj na ekranie. Momencik, dajcie mi chwilkę. Ja wiem, że na pewno ktoś taki mnie ogląda, kto zna rozwiązanie. Ja chcę mu oddać 1500 zł i możemy przechodzić do łatwiejszych. Wiem, że czas biegnie, wiem, że nie mamy już dużo czasu. Ale jednej osobie musi się udać. No nie wiem, co zrobić, nie wiem, no. Reżyserka każe mi zdjąć tę zagadkę i przejść do kolejnej. No ale ja ciągle wierzę, że jest jedna osoba, jest, więc... Dobrze, słuchajcie, kochani. Stawiam wszystko na jedną kartę. Koniec rundy, zgadzam się. Dam wam ostatnich 10 chwil. Ostatnich 10 chwil i kończymy.
ale to będą bardzo cenne chwile, ponieważ za rozwiązanie zapłacę od tej pory nie 1500, ponieważ zagadka jest strasznie trudna. Zapłacę 2000. 2000 za rozwiązanie tej zagadki i 10 chwil na jej rozwiązanie. A w sumie to już 9. Kto widzi, kto zauważył te różnice, to jest ostatnich 9 chwil, musimy kończyć, oddaję 2000 za tę zagadkę, a jeśli nie oddaję, to przechodzimy do kolejnej, łatwiejszej, ale już za mniejsze pieniądze. 8 chwil. Jedna osoba, czy jest taka jedna osoba, która rozwiązała tę zagadkę? Już zaczynam w to wątpić, ale kończymy tę zagadkę, kończymy, musimy ją rozwiązać. Reżyserka za chwilę sama zmieni zagadkę. Ja już naciągam ten czas jak tylko mogę. 7 chwil, no czas jest nieubłagany. No już tylko 6 chwil i będziemy zmuszeni zmienić zagadkę, bo jest za trudna. A ja muszę być pewna, że przed telewizorami nie ma tego, nie ma teraz ani jednej osoby, która znałaby rozwiązanie. Ja szukam jednej osoby, której się udało odnaleźć ten obrazek. Jednej, jedynej osoby. Ale mam na to 5 ostatnich chwil, już reżyserka na mnie krzyczy, już słyszę, że są wściekli, no ale co mam zrobić? Chcę być pewna, że nie ma nikogo. 5 chwil. 5 chwil dla osoby, która znałaby rozwiązanie. Jeśli nie, przechodzimy do innej zagadki. Pięć ostatnich chwil. Sami widzicie, co się dzieje na waszych ekranach. 4 ostatnie chwile. Już tylko 3. Trzy chwile. Komu udało się odnaleźć ten obrazek? Zdaję sobie sprawę, że jest ciężko i że na pewno nie wszyscy znają rozwiązanie. Pewnie naprawdę nieliczni, być może jedna osoba, ale dlaczego ta osoba jeszcze tutaj nie trafiła do mojego studia? To są ostatnie dwie chwile dla kogoś, kto zna rozwiązanie. I? Kto zabiera 2000 złotych? Ostatnia chwila. Ostatni moment, a ja nie słyszę rozwiązania, nie słyszę gracza. 2000 zł oddam za wskazanie obrazka z różnicą. Który z tych obrazków różni się od pozostałych? Czy naprawdę nie ma nikogo, kto widziałby te różnice, nie widziałby rozwiązania? Macie naprawdę ostatni moment, ostatnią chwilę na podanie mi tego rozwiązania. Słuchajcie, w tym momencie nie chcę tracić szansy na oddanie 2000 zł. Ostatni moment i kończymy tę zagadkę, więc jeszcze masz czas, póki jeszcze ta jedna chwila nam została. Czas. Jeszcze chwilę.
Jeszcze momencik. Kto widzi, komu się udało? Nie ma dużej konkurencji na otwartej linii. To wam mogę zagwarantować. Niewielu osobom udało się odnaleźć ten obrazek. Zobaczcie, jak jest późno w nocy. Ile osób może teraz oglądać ten program? Ile osób mogło odnaleźć te różnice? Wykorzystajcie te szanse w tym momencie. Jeżeli wy widzicie, należycie do nielicznych. Ale musimy kończyć teraz. Trzy. Dwa. Jeden. I za chwilę usłyszę fanfary. Kto będzie moim zwycięzcą? Ja wiem, że musimy kończyć. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale chcę oddać komuś 2000 za jedną zagadkę. Pokażmy jeszcze na kilka sekund zagadkę na pełnym ekranie. Reżyserka, bardzo proszę, na kilka sekund, może ktoś się w tym momencie przebudzi i rozwiąże tę zagadkę. Tylko na momencik, słuchajcie, wykorzystajcie ten moment. Ostatnie sekundy, kiedy widzicie zagadkę sam na sam. Przyjrzyjcie się dokładnie, podejdźcie bliżej telewizorów. Ten obrazek gdzieś tam jest. Jeden obrazek na pewno różni się od pozostałych. Który? Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć, który z tych obrazków jest inny? Cały czas czekam w studiu i nasłuchuję dźwięku telefonu. Kochani, gdzie jest mój zwycięzca? Gdzie jest ktoś, kto wie, który z tych obrazków jest inny? Ja muszę kończyć tę zagadkę. To jest ostatnia szansa przy tej zagadce. 2000 zł do zabrania. Ja naprawdę bardzo chcę oddać komuś te pieniądze. Kto je zabiera? Komu się przyda 2000 zł na święta? Na pewno komuś się przyda. Ja bardzo chciałabym komuś oddać właśnie te 2000. Nie chcę oddawać mniejszych pieniędzy za łatwiejsze zagadki. Chcę teraz oddać 2000. Kto je zabiera? Wiem, że ta zagadka jest trudna. Stąd też bardzo wysoka nagroda. Komu udało się ten obrazek odnaleźć? To jest ostatnia szansa. Słyszycie syreny. Reżyserka już chce mnie wyrzucić ze studia razem z tą zagadką. Mówią, że ja się uparłam i że to moja wina. No ale ja wierzę, że jest chociaż jedna osoba,
No właściwie zaczynam w to wątpić pomału, ale mam nadzieję, że udowodnicie mi, że umiecie rozwiązywać takie zagadki, że jest ktoś, kto chce zabrać 2000 zł, komu takie 2000 się przydadzą na święta. Czy ktoś taki ogląda teraz program i zauważył ten jeden obrazek z różnicą? Słuchajcie, ja już naprawdę nie mam czasu. Jeszcze chwilę, poczekajmy, jeszcze chwilkę. Kto widzi? Jeden obrazek. Jedyny obrazek z różnicą. Jeden jest inny od pozostałych 15. Ja potrzebuję namiary na ten obrazek już teraz, bo chcę komuś oddać 2000. Ale w tej chwili ja nie mogę czekać już dłużej. To jest ostatnia szansa. Za chwilę naprawdę wyrzucą mnie razem z tą zagadką. Okej. Dobrze, zróbmy tak. Już nawet nie 10, bo nie mam na to czasu. 5 ostatnich chwil i kończymy. 5. Cztery. Musimy się teraz uporać z tą zagadką. 3 ostatnie chwile. Dwa. Jeden. I? Kochani, co się dzieje? Jednej osoby poszukuję teraz. No i spójrzcie, co się stało. Koniec programu. No widzę, że czas minął. Czy mam jeszcze kilka chwil? Wiecie, że doskonale, że od momentu, kiedy pokazuje się napis koniec programu, to ja już właściwie powinnam się zacząć żegnać. Ale dam wam jeszcze szansę. Kilka chwil, dosłownie kilka chwil przedłużę. Słuchajcie, no nie wyjdę teraz ze studia bez oddania wam tych pieniędzy. To jest 2000 zł. To są naprawdę bardzo duże pieniądze i ja bardzo, ale to bardzo chciałabym komuś je oddać. Jeżeli odnalazłeś ten obrazek, spróbuj trafić na otwartą linię. Nie zawsze udaje się to za pierwszym razem. Czasami trzeba spróbować numer telefonu 2 lub 3 razy, ale jeśli będziesz wytrwały, na pewno ci się uda. Komuś musi się udać, ktoś musi zabrać 2000 zł. Problem polega na tym, czy jest chociaż jedna osoba, która odnalazła ten różniący się obrazek, czy zagadka nie jest za trudna. Kończymy program, ja wiem, przestańcie już tutaj wyć tymi syrenami. Dajcie się skoncentrować. Kto widzi obrazek?
Słuchajcie, ja nie szukam tłumów. Ja poszukuję jednej osoby. Chcę usłyszeć tę jedną osobę. Zdaję sobie sprawę, że jest późno w nocy, że zagadka jest bardzo trudna, no ale oddaję 2000 złotych i cały czas wierzę w to, że jest jedna osoba, która zna rozwiązanie i która te 2000 złotych zabierze. Tylko teraz ja nie mam już czasu. Ostatnie chwile programu. Komu się uda? Komu uda się odnaleźć obrazek natychmiast? Niech wykręci jeden z moich numerów. Za moment będzie za późno. Za moment zniknę ja, zniknie zagadka, znikną pieniądze i nie będzie niczego. Niczego nie będzie. Kto ma pomysł, który obrazek? Który obrazek różni się od pozostałych? Jedna osoba jest potrzebna już teraz. Słuchajcie, to jest koniec programu, a ja do tej pory nie usłyszałam rozwiązania. Musimy kończyć. Będę naprawdę niepocieszona, jeśli okaże się, że ta zagadka jest za trudna. No nie wyobrażam sobie, że mogłabym zakończyć program bez zwycięzcy. Na pewno komuś się udało, na pewno jest ktoś, jedna osoba. Na tę osobę cały czas liczę na tę osobę i czekam na nią tutaj w studiu. 2000 złotych również czekają. Ale za moment może być już za późno. Dobrze, ile mam jeszcze czasu? Maksymalnie, ile mam czasu do końca programu? 2 minuty, no dobrze. No dobrze, rozpoczynamy wyścig z czasem. Czas, start. Ostatnie 2 minuty programu. Kto wykorzysta ten czas, komu uda się zebrać 2000 zł? Macie ostatnie szanse w tym momencie, aby zabrać te pieniądze, aby rozwiązać tę zagadkę. I mam nadzieję, że komuś się uda. Ostatnia minuta 40. Słuchajcie, to jest czas tylko dla tych osób, które odnalazły obrazek z różnicą. Nie ma już czasu na szukanie tego obrazka, nie ma czasu na szukanie rozwiązania. Teraz chcę usłyszeć kogoś, kto zna to rozwiązanie. Chcę temu komuś oddać 2000 zł. Ale to jest ostatnia szansa, naprawdę. Sami widzicie uciekający czas. Mamy tego czasu już naprawdę bardzo niewiele. Reżyserka dała mi ostatnie 2 minuty. A już pozostało nam tylko 5 minut. Ostatnia minuta. Komu się uda? Kto zabierze 2000? Kochani, nie mówcie mi, że cały czas trzymałam na ekranie za trudną zagadkę. Nikomu się nie udało. 40 sekund. Będę mogła oddać 2000. Czy jest ktoś taki? 21 sekund. I 10 sekund. Ostatnie momenty. Jeszcze możesz zdążyć. Jeszcze możesz zabrać tu pieniądze, jeśli znasz rozwiązanie. Dzwoń w tym momencie. Muszę kończyć program. Czas się skończył. Dajcie jeszcze sekundę.
po raz ostatni wybieramy numer telefonu, kochani. Ja muszę kończyć program, więc kto zna rozwiązanie, wybiera numer teraz razem ze mną. Potem będzie za późno. Jeśli dzwonisz z telefonu stacjonarnego 07 04 304 310. Jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego, gwiazdka 7310. I czekam w tym momencie na kogoś, kto razem ze mną wykręcał jeden z tych numerów. Czekam na kogoś, kto zna rozwiązanie. Ostatnie chwile programu. Czas, widzicie, 4-0. Komu się udało? Ja już przedłużam program. Jedna osoba. Gdzie jest mój zwycięzca? On musi się pojawić teraz w studiu, bo za chwilę zgasną światła, zniknie zagadka, znikną pieniądze, zniknę ja i nie będzie niczego. Kochani, ostatnie trzy sekundy. 3, 2, 1. Który obrazek? Słuchajcie, jak za chwilę ktoś tu trafi do studia, błyskawicznie muszę usłyszeć odpowiedź. Ja już nie mam czasu, ja już przedłużam program, przedłużam jak mogę, bo cały czas mam nadzieję, że jest ktoś, kto poda mi rozwiązanie. Czy jest ktoś, kto zna rozwiązanie, kto zabierze 2000 zł? Czas. Jeszcze sekundę, proszę. Czas. Komuś musiało się udać, komuś musi się udać. Ktoś na pewno zna rozwiązanie, jedna osoba. Nawet nie będę mogła oddać tych pieniędzy. No kochani, póki tutaj jestem, cały czas ktoś może zabrać te pieniądze. Ja specjalnie przedłużam jak mogę, tylko po to, żebym mogła oddać 2000 zł. Komuś uda się zabrać te pieniądze? Czy ktoś z was zna rozwiązanie? Który obrazek różni się od pozostałych? Ostatnia chwila. Ostatni moment. Halo, jaka będzie odpowiedź? To jest odpowiedź 2D. 2D, sprawdźmy. Gratuluję, to jest bardzo dobra odpowiedź, gratuluję bardzo serdecznie. 2000 zł trafia do pana. No, bardzo się cieszę, że udało nam się rozwiązać tę zagadkę. Ja już się z wami żegnam, życzę wam dobrej nocy, pa, pa.